W tej chwili już chciałbym się dzielić z wami Słowem Bożym, Słowem, które jest zapisane w Starym Testamencie. I chciałbym czytać z Księgi proroka Jeremiasza, 26 rozdział. Księga proroka Jeremiasza, 26 rozdział i będę czytał od pierwszego wiersza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza to słowo Pana. Tak mówi Pan, stań na podwórzu świątyni Pana i powiedz do wszystkich miast judzkich, do tych, którzy przychodzą, aby oddać pokłon w świątyni Pana. Wszystkie słowa, które poleciłem ci mówić do nich, nic nie ujmuj. Może usłuchają i zawrócą każdy ze swojej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślam sprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. Powiesz im więc, tak mówi Pan, jeśli mnie usłuchacie i nie będziecie postępować według mojego zakonu, który wam dałem, jeżeli nie usłuchacie słów moich sług proroków, których posyłam do was nieustannie i gorliwie, wy jednak nie słuchacie. To uczynię z tym domem jak z Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. Lecz ledwie Jeremiasz przestał mówić to wszystko, co mu polecił Pan powiedzieć do całego ludu, kapłani i prorocy i cały lud pochwycili go wołając, musisz umrzeć. Dlaczego prorokował w imieniu Pana, dom ten stanie się jak Sylo, a to miasto będzie spustoszone i bez mieszkańców? I zebrał się cały lud wokół Jeremiasza w domu Pana. A gdy książęta judzcy usłyszeli o tym wydarzeniu, wyszli z pałacu królewskiego do domu Pana i zasiedli u wejścia do nowej bramy domu pańskiego. Wtedy kapłani i prorocy tak rzekli do książąt i do całego ludu, człowiek ten zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu, jak słyszeliśmy na własne uszy. A Jeremiasz rzekł do wszystkich książąt i do całego ludu, Pan posłał mnie, abym zwiastował przeciwko temu domowi i temu miastu wszystkie te słowa, które słyszeliście. Teraz więc poprawcie swoje postępowanie i swoje uczynki i słuchajcie słowa Pana, swojego Boga, a Pan pożałuje zła, które wam zapowiedział. Ja zaś jestem oto w waszym ręku, uczyńcie ze mną, co uważacie za dobre i słuszne. Tylko wiedzcie dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, ściągniecie krew niewinną na siebie, na to miasto, na jego mieszkańców, gdyż zaprawdę posłał mnie Pan do was, abym wszystkie te słowa mówił do waszych uszu. Wtedy odpowiedzieli książęta i cały lud kapłanom i prorokom. Ten człowiek nie zasługuje na karę śmierci, bo przemawia do nas w imieniu Pana naszego Boga. Powstali też mężowie spośród starszych kraju i tak rzekli do całego zgromadzenia ludu. Michasz z Moreszet prorokował w czasach Hiskiasza, króla judzkiego i rzekł do całego ludu judzkiego tak. Tak mówi Pan zastępów, Syjon będzie zorany jak pole, a Jeruzalem zamieni się w gruzy, a góra domu pańskiego w lesiste wzgórza. Gdy Hiskiasz król judzki i cała Juda kazali go zabić, czy nie uląkł się Pana i nie przebłagał oblicza Pana, także Pan pożałował zła, które im zapowiedział? A my mamy obciążyć siebie tak wielką zbrodnią? A był również mąż, który prorokował w imieniu Pana, Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat Jearim. Ten prorokował o tym mieście, o tej ziemi, dokładnie to samo, co Jeremiasz. A gdy jego słowa usłyszał król Jojakim, wszyscy jego rycerze, wszyscy książęta, król usiłował go zabić. Lecz gdy Uriasz dowiedział się o tym, zląkł się, zbiegł i przybył do Egiptu. Wtedy król Jojakim posłał do Egiptu mężów
Elnatana, syna Achbora i z nimi ludzi. Ci sprowadzili Uriasza z Egiptu i przywiedli go do króla Jojakima, a ten kazał go zabić mieczem i wrzucić jego zwłoki do grobów ludzi pospolitych. Lecz Jeremiasza osłaniał Achikam, syn Safana, tak, że nie wysłano go w ręce ludu, aby go zabili. Może do tego miejsca. Cały rozdział ze Starego Testamentu. Dzisiaj chciałbym właśnie mówić o proroku, o Jeremiaszu. Przeczytałem 26 rozdział, to jest dokładnie w środku tej księgi. No, cała ta księga ma 52 rozdziały, jest bardzo ciekawa, jest też momentami bardzo smutna, przygnębiająca, ale to jest Boże Słowo. To jest Słowo, które Pan Bóg przez tego proroka przekazywał w tamtym czasie, ale przekazuje i dzisiaj. To było 2,5 tysiąca lat temu, nawet więcej. A chciałbym to powiedzieć, że ten prorok również jest wspominany w Nowym Testamencie. Powiem to może zaraz tu na początku. Gdybym mógł prosić o następny slajd, to by nam to poszło sprawnie. Otóż w Nowym Testamencie mamy wzmianki w trzech miejscach. Mamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 2 i 27, gdzie jest napisane wyraźnie o tym, że zostały spełnione proroctwa, które zostały wypowiedziane przez Jeremiasza. To była rzeź dzieci w Betlejemie, a później to, że Pan Jezus Chrystus został sprzedany za 30 srebrników. Także w księdze tego proroka są również proroctwa odnoszące się do Pana Jezusa, do tego, co z Nim będzie. To jest również takie potwierdzenie na to, że jest to Boże Słowo. Ale takim bardzo, bardzo ciekawą wzmianką jest ta, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, w wierszu 14, która mówi tak: a oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. To była odpowiedź uczniów, kiedy Pan Jezus Chrystus pytał ich, za kogo mają mnie ludzie, za kogo uważają mnie ludzie. I spójrzmy na to, że ci uczniowie, gdy dali mu odpowiedź, to wymienili nazwę czy imię proroka Jeremiasza. Jest to ciekawe, dlaczego to zrobili. Tak bym dał taką dosyć prostą tu odpowiedź, bo istnieje wiele podobieństw między księgą tu Jeremiasza, a między tym, co robił Pan Jezus Chrystus. I Jeremiasz, i Pan Jezus Chrystus płakali nad Jerozolimą. Opłakiwali to miasto, bo wiedzieli, bo mówili, że ono będzie zburzone. Oni przepowiadali właśnie upadek tego miasta. Dla ludzi było to niepojęte, tak jak żeśmy to zresztą tu czytali w 26 tu rozdziale, było to dla nich szokiem, wzbudzało to ich gniew. Ale i Jeremiasz, i Pan Jezus Chrystus właśnie to przepowiadali. I również trzecia rzecz, i Jeremiasz, ale w szczególności potem Pan Jezus Chrystus, wstawiali się za narodem, wstawiali się za tymi ludźmi. Także w Nowym Testamencie mamy ślady, które nam tak bardzo jasno pokazują, że dzieło proroka było również wspominane przez Pana Jezusa, było również wspominane przez apostołów i ciągnie się aż do dnia dzisiejszego. Chciałbym tak powiedzieć, że ta księga jest bardzo ciekawa i z tego względu, że była napisana w bardzo ciekawych i szczególnych czasach. Bym mógł prosić o następny slajd, to byśmy mogli zobaczyć. Tutaj muszę cię troszkę zaangażować. Kilka rzeczy, które były związane z tym czasem, kiedy prorok służył, a to była sytuacja geopolityczna i religijna tamtych czasów. Gdy na nią teraz spojrzymy, to będziemy mogli zobaczyć pewne podobieństwa, pewne paralele do czasów dzisiejszych, do tego, co się odnosi dzisiaj. Wpierw spójrzmy na dwie rzeczy, czyli to jest państwo Izraela, Królestwo Północne i Południowe. Królestwo Północne, czyli Izrael, ono zostało zdobyte w 722 roku przez mocarstwo asyryjskie i w czasach proroka Jeremiasza już nie istniało jako państwo, było wspomnieniem, on również wspomina o nim w swoich proroctwach. Ale to
ta ziemia już nie miała państwowości, tych 10 pokoleń zostało rozproszonych. Natomiast drugie państwo to było państwo południowe Juda i to było to państwo, w którym żył właśnie ten prorok. On tam był dłuższy czas, za chwilkę powiem, jak długo tam był. On przeżył ten szczególny czas tego odstępstwa tego państwa od Boga, odstępstwa królów, odstępstwa proroków, odstępstwa zwykłego ludu od Boga. On się temu wszystkiemu przyglądał, ale coś, co jest tak bardzo ważne, on się temu nie przyglądał biernie. On nie tylko skarżył się z tego powodu, on nie tylko płakał przed Bogiem z tego powodu, ale on w sposób aktywny był Bożym głosem, który przemawiał do tego ludu. I tak było aż do roku 585, kiedy to państwo południowe Juda przestało istnieć. Tak więc to jest odnośnie państwa i Izraela i Judy jako tego narodu wybranego. Natomiast w tamtym czasie, bo to możemy również tutaj zobaczyć, były trzy takie potęgi. Była Asyria, Egipt i Babilon. To były trzy potęgi w tamtym czasie, które panowały na świecie. I co jest w tym takie ciekawe, jeśli chodzi o pierwszą, czyli Asyrię ze stolicą w Niniwie, to było to państwo, to było to mocarstwo, które zmiotło z ziemi Królestwo Północne. Wiemy, że są aż dwa proroctwa w Starym Testamencie, które mówią o tym mieście Niniwa, o jego losach. W tym czasie, kiedy prorok zaczynał swoją służbę, to mocarstwo jeszcze istniało, ono jeszcze było, ono jeszcze miało jakąś tą władzę, ale zaczynało się chylić ku upadkowi i w roku 612, to jeszcze było w tym czasie, co powiem zaraz, za pierwszego z królów, to mocarstwo zostało zlikwidowane, zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Było drugie mocarstwo, to był właśnie Egipt. To było też to mocarstwo, które bardzo zagrażało, w szczególności właśnie Judzie w tym czasie. To było to mocarstwo, o czym powiem zaraz, aż dwóch królów judzkich zostało ustanowionych przez króla egipskiego, co było dosyć tu szokujące, ale było to prawdziwe. Natomiast w 605 roku Egipt został zwyciężony przez Babilon, to była trzecia potęga i on musiał się cofnąć do swojego kraju i już przestał zagrażać Judzie. I wreszcie była trzecia potęga, to był właśnie Babilon. Była to ta potęga, która w tym czasie, kiedy działał prorok, jak gdyby dochodziła do szczytu swojej władzy, dochodziła do szczytu swojego zasięgu. To było najpotężniejsze państwo w tamtym czasie i w roku, to powiem zaraz, zajęła całą Judę i Jerozolimę. Tak więc te trzy mocarstwa, które z jednej strony były w walce z sobą, ale z drugiej strony pochłaniały wszystkie inne państwa, które były wokół i również pochłaniało to państwo południowe Juda. I w związku z tym jest mowa o niewoli babilońskiej. To tutaj jest ta ostatnia rzecz, to niewola babilońska i coś, co jest bardzo ważne, ona była wielokrotnie przepowiadana przez wielu proroków. Ta historia, którą żeśmy czytali, do której za chwilkę tutaj wrócę, ludzie byli oburzeni, że Jeremiasz prorokuje o upadku tego państwa, o upadku tego miasta, bo im się wydawało, że jest to niemożliwe. Okazuje się, że jest to możliwe, on nie był pierwszy, on był jednym z wielu, którzy to prorokowali. Mógł prosić o następny slajd. Może to tak troszkę słabiej widać teraz. Ale chciałem tutaj to pokazać. To jest ten tak zwany Bliski Wschód. To, co jest tu na zielono i na takie szaro-niebieskie, to jest teren państwa babilońskiego, które wtedy było w szczycie tej potęgi. Chciałbym tu pokazać może parę innych państw, parę innych miast, które są takie charakterystyczne. To jest to miasto, w którym działał prorok, miasto Jeruzalem, któremu było tak bardzo bliskie sercu i które tak jak tutaj mamy napisane w 500, to
86 roku przed naszą erą zostało zdobyte przez Nebukadnesara. Gdybyśmy popatrzyli, tutaj mamy Niniwę, to bardzo znane miasto. Wiemy, że prorok Jonasz, prorok Nahum, oni o tym tu mówili. To była stolica wtedy państwa asyryjskiego, które zostało zdobyte, które przestało istnieć w roku 612 przed naszą erą. I to miasto, i całe to królestwo asyryjskie przestało istnieć i Babilon był głównym. Jeszcze jest takie dość ważne miejsce, które się nazywa Karkemisz. To było miejsce, gdzie wojska babilońskie starły się z Egiptem, tutaj w tym miejscu. To był ten rejon walki. Od tego czasu Egipt przestał mieć jakieś większe znaczenie, przestał tu zagrażać innym państwom. Mamy jeszcze Ribla, to jest powiedzmy takie miasto, które znane dlatego, że Nebukadnezar był w tym mieście, on do tego miasta ściągał jeńców, między innymi ostatniego króla i tam również go oślepił. Tak więc to mamy mniej więcej tak jak to wygląda jako rejon, żebyśmy mieli wyobrażenie. I to te granice były właśnie w VI, V do powiedzmy połowy IV wieku przed naszą erą. I to jest ta sytuacja geopolityczna, w której dane było działać prorokowi. Tak jak już wspomniałem, prorok działał przez dłuższy okres czasu. Mógłbym tak to powiedzieć, że on przeżył 5 królów judzkich. Gdybym mógł prosić o następny slajd. 5 królów judzkich, gdybyśmy szli tak po kolei, to jest ostatnich 5 królów, którzy byli w Judzie. To był król Jozjasz, potem był jego syn Jehoahaz, potem był jego następny syn Jehojakim, potem był syn, wnuk, który się nazywał Jehojachin i na koniec królem był trzeci z synów Tujozjasza, czyli Sedekiasz. To jest dość ważne, żeby spojrzeć na tych królów. Ja się przyznam, że sam miałem z tym problem, kiedy czytałem tą księgę, żeby się połapać w tych poszczególnych nazwach. I jeśli chodzi o Biblię, Słowo Boże, to mamy raczej tak, że każdy z tych królów ma przynajmniej 2 imiona. Na przykład Jehoahaz ma też imię Szalum, z kolei Jehojakim jest nazwany Jojakimem i takie imię mamy w księdze tu Jeremiasza. Sedekiasz się nazywał, ja tu słabo widzę, ale zaraz... Mataniasz, natomiast Jehojachin się nazywał także Jehoniasz albo Koniasz. Także każdy z nich miał przynajmniej jedno dodatkowe imię, które mu było dane albo przez króla egipskiego, albo babilońskiego. I chcielibyśmy spojrzeć, jak w tej konstelacji tych królów ułożyło się życie proroka Jeremiasza. Tak czytamy, że on zaczął w roku 627, to było w 13 roku królowania króla Jozjasza. Król Jozjasz, jeżeli się interesujemy Starym Testamentem, tu historią, to był ostatni z królów judzkich, który był takim reformatorem, który chciał zmienić oblicze swojego kraju, który starał się zlikwidować wszystkie bożki, wszelki ten synkretyzm tu religijny. Chciał, żeby świątynia była czysta, zresztą świątynię odnowił i to był król, o którym jest napisane, że on postępował we wszystkim jak król Dawid. To był taki ostatni z królów, który był prawdziwie Bożym królem. I tak jak czytamy, w 13 roku tego króla Jozjasza Jeremiasz został powołany do służby, o czym powiem jeszcze za chwilę. Jozjasz był królem przez 31 lat i tak jak wspomniałem, on był Bożym królem. On był królem, który słuchał Boga, który chciał Bogu służyć, jak każdy człowiek miał też pewne słabości, pewne ułomności. On został zabity przez faraona Necho w bitwie pod Megiddo. To był w zasadzie błąd tego króla, no ale tak się zdarzyło. On wtedy zginął i wtedy właśnie ten Egipt, jako to mocarstwo południowe, zaczęło mieć duży wpływ na królów judzkich. Także
Po jego śmierci królem został jeden z jego synów, Jehoahaz, zwany też Szalumem. Tak czytamy, że go lud wybrał, ale on był królem tylko przez 3 miesiące. Także on był bardzo krótko królem, dlatego że ten zwycięski Egipt, ten faraon, on przyszedł do Jerozolimy i zdjął go z tronu, wziął go do niewoli do Egiptu i słuch o nim tu zaginął. Także, tak więc ten pierwszy król, on był tu zaledwie 3 miesiące. Pierwszy król, który był po Jozjaszu, ale czytamy, że on czynił to, co złe w oczach Pana. Że on nie był królem, który chciał zachować tą czystość wiary. Natomiast faraon Necho, kiedy go zdjął, to wówczas nasadził jego brata Jehojakima na króla, zmienił mu imię na Jojakim i tak żeśmy to czytali w tym rozdziale 26, na początku panowania Jojakima. To jest właśnie ten król, o którym jest ten 26 rozdział i stąd mam tam taki trójkąt, żebyśmy to pamiętali, że o nim głównie będę dzisiaj mówił. On został, tak jak no to powiedziałem, ustanowiony przez faraona, przez Necho i przez 3 lata był lennikiem właśnie państwa egipskiego. No musiał płacić duże podatki czy daniny, a po 3 latach, bo ten jego okres tu panowania to było 11 lat, z tego 3 lata było pod faraonem, a następnych 8 lat to nastąpiła w jego życiu silna zmiana, dlatego że wtedy to państwo babilońskie już doszło do mocy i po raz pierwszy zbliżyło się do Jerozolimy. On się musiał wtedy poddać, został wzięty do niewoli, ale z jakich względów został potem przywrócony jako król i następnych 8 lat był już jako lennik króla babilońskiego i jemu musiał służyć. Coś, co jest ciekawe, gdybyśmy popatrzyli na księgę proroka Daniela, tam mamy napisane, że w 3 roku właśnie tego króla Jojakima, czy Jojakima, w zależności od tego, które weźmiemy imię, wkroczył tam właśnie Nebukadnezar, który ograbił po raz pierwszy świątynię. Wtedy po raz pierwszy świątynia pańska zniknęły z niej część naczyń. To jest też takie bardzo ciekawe i znamienne, bo w księdze proroka Jeremiasza mamy sporo na ten temat mowy. Ale potem, tak jak mówię, został przywrócony z powrotem do rządów i przez następne 8 lat, czyli do swojej śmierci, był królem Judy. Ale tak jak czytamy, czynił to, co złe w oczach Pana, nie upokorzył się, nie upamiętał się, ale brnął w grzechach. Po jego śmierci, która była tu naturalną śmiercią, na tron wszedł jego syn Jehojachin, który był zwany też koniaszem, który również był tylko 3 miesiące. Bardzo krótko był, dlatego że Nebukadnezar kazał go zdjąć z tronu, wziął go do siebie, do niewoli i przez kilkadziesiąt lat był w tej niewoli, także jego kariera jako króla była bardzo krótka, tylko 3 miesiące, a w jego miejsce Nebukadnezar ustanowił królem Sedekiasza, zwanego Mataniaszem i on był tym królem przez 11 lat. A więc był stosunkowo długo, natomiast też tu czytamy, że był królem, który brnął w grzechach, w bałwochwalstwie, w nieposłuszeństwie względem Boga. I skutkiem tego było, że w tym 11 roku jego panowania i Jerozolima została zdobyta, potem świątynia została ograbiona, zniszczona, a on sam właśnie w tej Ribli, w tym mieście, które wskazywałem, został oślepiony i również został wzięty do niewoli. I gdybyśmy tak spojrzeli na tych właśnie 5 królów, to w tym czasie Jeremiasz był prorokiem. To było ponad 40 lat, bo tam mamy rok 627, natomiast tu mamy rok 586, więc to jest już 41 lat, a potem on został
uprowadzony do Egiptu, gdzie był również przez kilka lat, więc można powiedzieć, że przez 50 lat służył jako prorok. I ta jego służba była z jednej strony bardzo ciekawa, z drugiej strony bardzo znamienna. Ja myślę, że to, co zaraz powiem na temat jego służby, tak się troszkę odnosi do tych słów, które były dzisiaj tu czytane i z tego listu do Rzymian, i z pierwszego listu Piotra, z drugiego tu rozdziału, gdzie jest napisane, że jesteśmy rodem królewskim i kapłańskim i tak dalej, to jak gdyby jego życie było pewnego rodzaju odzwierciedleniem właśnie tych sytuacji w taki sposób, który my często byśmy tu nie chcieli przyjąć. Ale spójrzmy tak właśnie na tych pięciu królów. No jedynie w pierwszych, powiedzmy, 18 latach, kiedy Jozjasz był królem, to jego tu sytuacja była w miarę stabilna, bo on nie był prześladowany. On wtedy w miarę się mu dobrze służyło. Natomiast potem każdy z tych czterech królów go w zasadzie prześladował, wtrącał go do więzienia czy do cysterny, tak jak czytamy, do jakiegoś dołu, które tam, gdzie było bagno. No, przechodził bardzo różne rzeczy. Ta historia, którą żeśmy czytali, to wręcz chciano go skazać na karę śmierci. Tak więc on przeżył taki bardzo długi okres czasu. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli, jak wyglądał początek jego drogi. Dlatego, że to jest również tak bardzo ważne dla naszego duchowego życia. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli, w jaki sposób Pan Bóg powołał tego proroka do funkcjonowania. W jaki sposób Pan Bóg powołał go do służby. Bym mógł prosić o następny slajd, o już mamy. Tutaj pierwszy rozdział tej księgi, on nam pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg powołał Jeremiasza na proroka. Wiemy, że on pochodził z takiego tu małego miasta, spod Jerozolimy, z Anatot. Był synem kapłana, więc był przygotowywany do tego, żeby być tu kapłanem. Prawdopodobnie właśnie kiedy miał około 21 lat, to jest ten moment, kiedy można zostać tu kapłanem, wtedy on przeżył takie Boże powołanie. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli, tutaj mam odnotowane poszczególne wiersze z tego pierwszego rozdziału, w jaki sposób przebiegło to powołanie tego proroka. I spójrzmy na wiersze 4-5, które są bardzo ważne w powołaniu, bo które są takim obrazem i naszego powołania, które jest w naszym życiu. Tam czytamy tak, że doszło słowo Pana do Jeremiasza. A więc Pan Bóg przemówił do Jeremiasza. On usłyszał jego głos. I spójrzmy, tam były trzy takie rzeczy, które Pan Bóg mu przekazał. Wybrałem ciebie, zanim się urodziłeś, poświęciłem i przeznaczyłem cię do czegoś. Spójrzmy, jest mowa o trzech rzeczach. Gdy Pan Bóg przemówił do Jeremiasza, to przekazał mu trzy rzeczy. Po pierwsze, zostałeś wybrany. Zostałeś wybrany, zanim się urodziłeś. To pokazuje na Bożą wszechmoc, na Bożą potęgę, na Bożą moc, na takiego Boga, którego my nie jesteśmy w stanie pojąć naszym tu rozumem. Bo On jest ponad nasze zrozumienie. I On tak mówi, wybrałem cię, zanim się urodziłeś. Ja już dokonałem tego wyboru. To była pierwsza rzecz. Spójrzmy na rzecz drugą, również tak bardzo ważną. Poświęciłem cię. Ja myślę, że słowo poświęcenie, tutaj warto wspomnieć, że ono ma znaczenie oddzieliłem cię. Poświęcić kogoś czy coś, to znaczy oddzielić coś do czegoś innego. I tak mówi Pan Bóg, poświęciłem cię, oddzieliłem cię do czegoś innego. Wziąłem cię jakby z jednej strony na drugą stronę. To jest poświęcenie, to jest takie przesunięcie. Ale spójrzmy na to, że to poświęcenie to nie jest żadna próżnia. Bo czasami mamy takie przekonanie, że kiedy jesteśmy wyrwani z królestwa ciemności, kiedy Pan Jezus Chrystus w czasie naszego nowozrodzenia wyrywa nas z tego świata ciemności i przenosi do świata światłości, że to jest tylko nowe miejsce. To jest miejsce, w którym coś trzeba robić. I spójrzmy na to, jest tak napisane, poświęciłem cię i przeznaczyłem cię na proroka. Spójrzmy na to, że Boży plan był taki jednoznaczny i on szedł tak bardzo po kolei. Najpierw wybrał,
potem poświęcił, oddzielił, a potem przeznaczył do konkretnej służby. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą sekwencję, że Bóg działa w pewnych takich, w pewnym takim uporządkowaniu i tak było również z tym prorokiem. A więc było to ten Boży głos, głos Bożego powołania na proroka. W wierszu szóstym tak mamy napisane, że tak mu odpowiedział prorok, on jeszcze nie był wtedy prorokiem, jestem jeszcze młody i nie umiem mówić. Taka wielka skromność była w tym człowieku. On miał świadomość tego, że jeszcze bardzo mało wie, bo jest młody, ma bardzo mało tu doświadczenia, ale też miał świadomość tego, że nie jest jakimś porywającym mówcą i mówi, nie umiem mówić, Panie. A więc on jako człowiek tak troszeczkę się wzbraniał, tak starał się znaleźć jakieś takie, bym powiedział, racjonalne wymówki. My w naszym życiu, kiedy Bóg nas chce powołać, tu do czegoś też czasami mamy takie racjonalne wymówki. To może być wiek, to może być właśnie brak umiejętności, to może być nasza praca, nasza rodzina, nasze zajęcia, mnóstwo rzeczy. I Jeremiasz też tak miał, no bo tak mówi, Panie, jestem jeszcze młody i nie umiem mówić. Może tak mu się zdawało, że może Pan Bóg z niego zrezygnuje. Ale spójrzmy na to, że Pan Bóg z niego nie zrezygnował. I tak to czytamy dalej w wierszu 7 i 8. Spójrzmy na to, co Pan Bóg mu teraz właśnie przekazał. On mu powiedział tak, nie wymawiaj się i nie bój się. Dwie rzeczy, nie wymawiaj się, a druga rzecz, nie bój się. To jest też no, tak bardzo ważne, no, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, że kiedy Bóg jest z nami, my nie musimy się bać. Znaczy jest łatwo o tym mówić, kiedy nam się dobrze wiedzie. Ale prorok tak się przekonał w swoim życiu, bo miał bardzo, bardzo, bardzo dużo przeciwności, że to słowo powołania nie bój się było prawdą. A więc to są pierwsze dwie rzeczy, to czego miał nie robić. Miał się nie wymawiać i miał się nie bać. A teraz spójrzmy na te rzeczy, które miał robić, które zostały mu przekazane. Poślę cię do konkretnych osób, do konkretnych ludzi, do konkretnych grup. Będziesz mówił wszystkie moje słowa. Jestem z tobą, aby cię ratować. Także Pan Bóg mówił tak bardzo jasno, bez żadnych tu niedomówień, bo poślę cię do konkretnych ludzi, nie gdzieś tam, ale do konkretnych ludzi i do tych konkretnych ludzi masz mówić, ja sobie tutaj to słowo podkreśliłem, wszystkie moje słowa. Czasami mamy takie zahamowania, żeby wszystkiego nie mówić, bo może to jest za ostre, bo może to nie pasuje, a może on się obrazi. A Pan Bóg mówi, masz mówić wszystkie moje słowa. I znowu jest ta wspaniała obietnica, jestem z tobą, aby cię ratować. Gdybyśmy przejrzeli tą księgę, było mnóstwo sytuacji, kiedy prorok był o krok od śmierci. A Pan Bóg mówi, jestem z tobą, aby cię ratować. Tak więc taka była odpowiedź Pana na wymówki Jeremiasza. W wierszu 9, w pierwszej części, tak czytamy, że Pan dotknął ręką usta Jeremiasza. On go namaścił. On oczyścił jego wargi i namaścił do tego zwiastowania, do tej prorockiej służby, która była dla niego przeznaczona. To jest również taki bardzo ważny znak i ważna zachęta. Jeśli Bóg nas powołuje do czegoś, to On nas również wyposaża w to, co jest nam potrzebne. On nas nie zostawia samych sobie, ale daje nam to wyposażenie. I jeszcze spójrzmy na ostatnią część, co Pan zrobił, bo Pan dotknął ręką jego ust, a potem Pan przemówił. I Pan mówił tak, wkładam moje słowa w twoje usta, przekazuję ci władzę nad narodami i królestwami. Wykorzeniaj, wypleniaj, niszcz, burz, odbudowuj i sadź. Chciałem, żebyśmy też zwrócili na to uwagę. Pan mówi po pierwsze, że wkłada moje słowa w twoje usta, czyli Boże słowa zostały sukcesywnie przekazywane, aby on je mógł przekazywać dalej. A druga rzecz, przekazuję ci władzę nad narodami i królestwami. Ja chciałbym też, żebyśmy
zwrócili na to uwagę. I powiem to w ten sposób. Gdy czytam tą księgę, to tej władzy w takim naturalnym tu zrozumieniu ja tam nie widzę. Ja tam widzę raczej porażki i przegrane. Jednak Pan Bóg tak mówi, przekazuję ci władzę nad narodami i królestwami. A potem mówi, w jaki sposób ta władza ma się realizować. Masz wykorzeniać, wypleniać, niszczyć i burzyć. To znaczy, masz obnażać to zło, które jest. Masz walczyć z tym złem, bo masz go ogłaszać, ogłaszać i jeszcze raz ogłaszać. Masz twardo stać na tym stanowisku. Ale spójrzmy na to, że to jest tu nie tylko w znaczeniu negatywnym, ale również w znaczeniu pozytywnym, bo masz odbudowywać i sadzić. I również tam to widzimy tak bardzo jasno, że szereg tych proroc odnosi się do przyszłości, wtedy kiedy będą zmiany, wtedy kiedy państwo będzie odbudowane, kiedy drzewa będą zasadzane. I to chciałem tak, no żebyśmy spojrzeli, w jaki sposób nastąpiło powołanie proroka. Dlatego, że to dla naszego życia, dla naszego duchowego wzrastania, a także dla naszego poszukiwania służby dla Boga jest bardzo ważne. Bóg ma pewne zasady, których się trzyma i my musimy się temu poddać, jeśli chcemy być Panu Bogu posłuszni. To może tyle w ramach takiego bardzo długiego wstępu, a teraz już przejdźmy do tego 26 rozdziału, który żeśmy czytali i chciałbym, żebyśmy patrząc na ten rozdział, na historię, która jest tam zapisana, bo chciałbym to podkreślić w zasadzie może i przypomnieć, że w szczególności Stary Testament to jest szereg takich historii, które miały miejsce i te historie są po to, aby nas czegoś nauczyć, abyśmy my nie popełniali pewnych błędów, abyśmy postępowali według wzorów, które tam są zapisane. I to jest pewna historia, która miała miejsce w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu i ta historia też ma takie bardzo konkretne przesłanie. Spójrzmy już teraz na ten 26 rozdział. Ja sobie tak to ten rozdział zatytułowałem typowy obraz służby proroka Jeremiasza. Typowy obraz służby. Ta służba wcale tu nie była taka łatwa, ona nie była taka radosna, ale ona obfitowała w mnóstwo przeciwności. Zaraz, żeśmy to czytali w pierwszym wierszu, gdzie doszło to słowo Pana, czy w zasadzie kiedy to słowo Pana doszło i żeśmy czytali w pierwszym wierszu, że na początku panowania Jojakima, to był ten trzeci z królów, który był na tej naszej planszy, na tym naszym rysunku. Za czasów tego króla zdarzyła się ta historia, która jest opisana w rozdziale 26. I w trzecim wierszu, właściwie no może w drugim i trzecim wierszu, mamy opisane, w jaki sposób Pan Bóg przygotował tu Jeremiasza, co mu przekazał, dokładnie co i jak ma zrobić. I spójrzmy, że te polecenia Boże były takie bardzo konkretne. Ja sobie to chciałem tak jak gdyby tu podzielić na kilka rzeczy. Gdzie, komu, po co i ile i po co to powiedzieć. Po co przychodzą ci ludzie i po co on ma to powiedzieć. To są takie rzeczy, które warto sobie zadać, gdy zastanawiamy się nad Bożym Słowem, gdy zastanawiamy się nad historią. Takim prostym przykładem było może to, kiedy tutaj była ta szkółka dla dzieci i było to pytanie, za co kochasz Pana Boga? Prawda? Człowiek, gdy sobie zadaje takie tu pytania, to jest mu łatwiej jakby znaleźć odpowiedź i znaleźć też miejsce, w którym się w danej chwili znajduje. I teraz spójrzmy, co Pan Bóg konkretnie mu przekazał. On mu powiedział, gdzie ma iść. Na podwórze domu Pana była świątynia i w okolicach tej świątyni było takie podwórze, takie miejsce zgromadzeń, gdzie było sporo ludzi i było jasno tu przekazane. Masz iść na podwórze domu Pana. W rozdziale 7, od 1 do 15 wiersza jest taka całkiem podobna sytuacja, która też miała miejsce. Ale tu następnie mamy tak bardzo jasno powiedziane, komu
Jeremiasz ma przekazywać te słowa. I tam jest tak napisane wszystkim, którzy przychodzą. Czyli wszyscy ludzie, którzy się znajdują, którzy się znajdą na podwórzu tej świątyni, tym wszystkim ludziom masz to przekazać, tym wszystkim ludziom masz to zwiastować. W wierszu 7 mamy napisane, że do tamtego miejsca przychodzili kapłani, prorocy i cały lud. Przychodzili kapłani, prorocy i cały lud. Również warto spojrzeć na przekrój tamtego jakby społeczeństwa, które przychodziło do tego podwórza, do tego przedsionka świątyni Pana. Tam byli ludzie, zwykli ludzie, bo cały lud to jest takie określenie wszystkich innych ludzi, ale oprócz nich były takie dwie szczególne kategorie ludzi, to byli kapłani i prorocy. I tak może przez moment się nad nimi zastanowię, albo nie, spójrzmy wpierw dalej, po co ci ludzie tam przychodzą. I Pan Bóg to powiedział no tak bardzo jasno, oni tam przychodzą, aby oddać pokłon Panu. A więc cel tych ludzi, którzy tam przychodzili, był taki zbożny, no był taki dobry, bo oni przychodzili tam po to, żeby Panu Bogu oddawać pokłon. Więc to można byłoby tak rzec, to byli bardzo pobożni ludzie. To byli ludzie godni tu naśladowania. A potem Pan Bóg mu tak powiedział, co ma powiedzieć i ile ma powiedzieć. I mamy tam takie jasne słowo, masz powiedzieć wszystko i nic nie ujmować. To jest tak bardzo krótko stwierdzone, ale wszystko masz powiedzieć i nic nie ujmować. Co to znaczy wszystko? Wszystko, co Pan Bóg położył do jego wnętrza, co wkłada do jego ust. Bo znamy to z życia, z własnej praktyki, że czasami no nie mówimy tego wszystkiego, co powinniśmy tu powiedzieć, a czasami powiemy więcej, niż powinniśmy powiedzieć. A tutaj Pan Bóg mówi tak bardzo jasno do proroka, masz powiedzieć wszystko, co ja ci powiem i nic nie masz ujmować. Z tym ujmowaniem to czasami mamy, ja też mam czasem problem. I na koniec Pan Bóg tak mu powiedział też jeszcze, po co masz to mówić? I mamy takie stwierdzenie, może usłuchają, a wtedy ja wstrzymam karę. To jest takie bardzo dziwne. Spójrzmy, że dla proroka nie było żadnej pewności, że to, co on przekaże, znajdzie jakiś pozytywny oddźwięk, pozytywny aplauz, ale mamy słowo, może oni to przyjmą i może ja będę mógł wtedy wstrzymać karę. Czyli spójrzmy, jak bardzo warunkowe było to prorokowanie tu Jeremiasza, w tym sensie, że ludzie wcale go nie musieli słuchać. Mogli, ale tu nie musieli. Natomiast skutki były potem różne. Tak więc Pan Bóg przekazał mu tak bardzo jasno w tych dwóch wierszach, co ma mówić, komu ma mówić, kiedy ma mówić i jak ma mówić. A teraz jeszcze spójrzmy właśnie do tego, kto miał być odbiorcą tych ludzi, tego słowa. Cały lud, kapłani i prorocy. I teraz przejdźmy na chwilkę do tych kapłanów i proroków, bo myślę, że to jest tak bardzo ważne. Kto to byli kapłani i kto to byli prorocy w tamtym czasie? Czy dzisiaj mamy do tego jakieś odniesienie? To były dwie takie bardzo szczególne grupy ludzi w tamtym czasie. Jeśli chodzi o kapłanów, to byli ludzie, to byli szczególni, wybrani, oddzieleni ludzie, którzy mieli składać ofiarę za tych zwykłych wiernych przed Bogiem, którzy to mieli składać przed Bogiem, żeby to Bóg przyjął. Czyli to byli ludzie, których zadaniem jak gdyby było przeniesienie tego, co jest tu na ziemi, tam do góry, żeby Bóg to mógł przyjąć. Czyli taka była ich funkcja. Jeśli chodzi z kolei o proroków, to mieli troszkę inną funkcję, inne zadanie, bo z kolei ich rolą było to, że oni to słowo z góry od Boga mieli przynieść na dół. Czyli spójrzmy, że to były dwie grupy, które miały takie troszkę różne zadania, ale te zadania miały się tak bardzo uzupełniać. I to, co mamy w tej historii i później w następnych tu rozdziałach, to mamy bardzo dziwną rzecz, że prorocy w tamtym czasie byli bardzo różni. Kapłani w tamtym czasie również byli bardzo różni. Było bardzo dużo fałszywych tu proroków. Proroków, którzy przynosili nieprawdziwą wieść o Bogu, którzy prorokowali
niewłaściwie, fałszywie o przyszłości. I to był cały problem, który był w tamtym czasie. W każdym razie te trzy grupy ludzi, czyli kapłani, prorocy i cały lud, oni byli świadkami tego, co Jeremiasz mówił. I w wierszu 4 i 6 żeśmy czytali, jaka była treść przesłania proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan, jeśli mnie nie usłuchacie, nie będziecie postępować według mojego zakonu, który wam dałem, jeśli nie usłuchacie słów moich słów, proroków, których posyłam do was nieustannie i gorliwie, wy jednak nie słuchacie, to uczynię z tym domem jak z Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Spójrzmy, że słowo, które było przekazane, było bardzo mocne, bardzo jednoznaczne. Tutaj to słowo mówiło o tym, to było słowo od tu samego Boga Jahwe, że on posyłał już na przestrzeni czasu wielu proroków, którzy ostrzegali ich odnośnie ich sposobu życia, odnośnie ich funkcjonowania, że oni są dla Boga obrzydliwością, ich tu działanie, że mają się zmienić. Spójrzmy, że to było to przesłanie, które tak bardzo w nich biło. Wy źle robicie, wy mnie nie słuchacie, wy nie postępujecie zgodnie z Bożym Słowem, wy robicie zupełnie coś przeciwnego. A potem było takie słowo w wierszu 6, to uczynię z tym domem jak z Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem. Tu była kolejna już zapowiedź Bożej kary dla tego miejsca. I ta kara, jak gdyby takie... była taka dwutorowa, bo tak czytamy, to uczynię z tym domem jak z Syla, a miasto uczynię przekleństwem. Może się przez moment nad tym tu zatrzymam, bo nie wszyscy może to pamiętamy. To uczynię z tym domem jak z Sylo. Z czym wam się kojarzy Sylo? Znaczy, to było takie miasto czy miasteczko bardzo znane dla nich w przeszłości, ale też to było coś, na co byli tak bardzo czuli. Gdybyśmy sobie przypomnieli sytuację z pierwszej księgi Samuela, z rozdziałów 1, 2, 3, 4, tam mamy opisaną historię, że właśnie skrzynia przymierza i namiot zgromadzenia były w Sylo. Tam było to centralne miejsce, gdzie była ta skrzynia przymierza i to było takie centrum oddawania czci Bogu i składania ofiar. A więc to było miejsce, które dla nich było tak bardzo święte. Ale potem tak czytamy w tamtej historii, że w tamtym czasie, ponieważ synowie arcykapłana Helego źle postępowali, sprzeniewierzyli się Panu, to stała się rzecz straszna, bo ta skrzynia przymierza, która miała im wtedy pomóc w walce, w bitwie z Filistynami, ona została przez nich zagrabiona. I to był taki moment, kiedy właśnie w tym Sylo ta skrzynia przymierza przestała być. A więc to była straszna rzecz dla tych ludzi, przypomnieć sobie tą sytuację, że był taki moment, że namiot zgromadzenia tam, gdzie była skrzynia Pana, że to przestało istnieć, że to przestało funkcjonować. I gdy oni to usłyszeli, że będzie z tym domem, z tą świątynią jak z Sylo, to oni zawrzeli gniewem. Bo oni sobie tego tu nie potrafili i nie chcieli wyobrazić, że świątynia by mogła być zniszczona, zburzona, że ktoś by mógł do niej wejść tu nieprawnie. Tak więc to było to przesłanie, które ich tak bardzo wzburzyło. Mógł prosić o następny slajd? W związku z tym czytamy w następnych wierszach od 7 do 9, jaka była reakcja słuchaczy na to Boże przesłanie, na to Boże proroctwo. Ci ludzie byli oburzeni i natychmiast pojmali proroka i żądali kary śmierci, bo to było złe proroctwo. Bo to było proroctwo, które biło w ich narodową dumę, pychę, w ich miasto, w ich świątynię. Jak on mógł, jakim prawem on mógł tak zrobić? W związku z tym oni żądali dla niego kary śmierci. A więc był to taki kolejny krytyczny moment w życiu tego proroka, gdzie on stanął jakby oko w oko ze śmiercią, z karą śmierci za to, co on zrobił. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli, jak to wyglądało ten proces, jak to wyglądało, że on tym razem uszedł, że tak powiem, z życiem. Czytamy, że w wierszu 10, że książęta judzcy to usłyszeli,
wyszli z pałacu i zasiedli u wejścia do nowej bramy domu pańskiego. W związku z tym ci książęta postanowili dokonać takiego sądu nad Jeremiaszem. Ponieważ ludzie byli wzburzeni, ponieważ ci kapłani, ci prorocy, był taki ogromny szum, gwałt, był ten krzyk, on musi umrzeć, kara śmierci. Mamy taki troszkę obraz do tego, kiedy Pan Jezus Chrystus był też przed tym, w tym momencie, kiedy został skazany na karę śmierci, dlatego że uczynił się Synem Bożym. Tutaj właśnie było coś podobnego. Chcieli go skazać na śmierć, bo było złe proroctwo, bo proroctwo im nie pasowało. Spójrzmy, jak ten sąd tu wygląda. Więc byli tam sędziowie, ci książęta judzcy, ci, którzy stali na czele państwa. No król tam z jakichś względów wtedy nie był, ale byli ci książęta i oni stanowili tą władzę sądowniczą. Oni byli tymi, którzy mieli wydać wyrok. Gdybyśmy popatrzyli na tych oskarżycieli, to byli kapłani i prorocy. Spójrzmy na to, że ludzie, czy lud, o których tam czytamy, był taką, no nie chciałbym tutaj uznać złego określenia, ale był taką masą, którą można było stosunkowo łatwo sterować. Tak samo zresztą, jak było w czasie Pana Jezusa. Ale tymi, którzy oskarżali, byli kapłani i prorocy. Ja bym tak powiedział, fałszywi prorocy. Byli ci kapłani, którzy nie byli kapłanami świętego Boga, ale którzy byli złymi kapłanami, którzy byli odstępczymi tu kapłanami. I spójrzmy, że ta, w cudzysłowie, duchowa elita, ona była tymi, którzy oskarżali go, że on jest przestępcą. Osobą oskarżoną był właśnie prorok. Prorok, który wygłosił to przesłanie, które dostał od Boga. A jeśli chodzi o ich winę, o jego winę, to była taka, że źle prorokował. Człowiek ten zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu, jak słyszeliście na własne uszy. Spójrzmy, to jest takie bardzo zaskakujące. Gdyby on dobrze tu prorokował, to by wszystko pasowało. W następnym tu rozdziale 27, 28 właśnie mamy przykłady takich fałszywych proroctw, które były dobre, które pasowały ludziom. Ale on źle prorokował i w związku z tym to jest jego wina. Tutaj w tej całej sytuacji jeszcze mamy ławników, co jest takie dość ciekawe. To byli ci starsi kraju. W wierszu 17 tak czytamy, powstali też mężowie spośród starszych krajów. A więc byli też tam tuławnicy. Ja bym ich tu sklasyfikował jako ludzie, którzy bali się Boga, a którzy pełnili też jakieś funkcje. Także gdy spojrzymy na ten sąd, który się odbywał nad prorokiem, to jakby wszystkie te elementy miały miejsce, wszystko to się działo. A teraz spójrzmy na to, jak bronił się Jeremiasz. On się bronił bardzo skutecznie i bardzo prosto. On mówi tak: to przesłanie zostało mi dane przez Pana, ja tego nie wymyśliłem. To Bóg mi powiedział, że ja to mam mówić. I mało tego, jak gdyby kontynuował to przesłanie, bo tak mówił: jeżeli na to właściwie zareagujecie, zmieniając swoje życie, zmieniając swoje postępowanie, to ten sąd nie przyjdzie. Tak więc on jak gdyby po raz drugi daje im szansę, interpretując to prorocze słowo. Spójrzmy, że on się nie bał, ale on mówił: zareagujcie, zmieńcie się, to Pan Bóg cofnie ten sąd, wstrzyma ten sąd, albo może opóźni ten sąd. Tak więc on jakby stał twardo na swoim tu stanowisku, mając świadomość tego, że może być nawet stracony. On mówi: nie, to jest Boże Słowo. Ja stoję na tym gruncie, to wy macie szansę, żeby jeszcze zostać zachowani. On również przyznał w ten sposób: jest prawdą, że jestem w waszych rękach. Jest prawdą, że jestem w waszych rękach. Ja tak się zastanawiałem, czy gdy on to powiedział, to prawda, że jestem w waszych rękach, że on jednak w głębi ducha, w swoim wnętrzu miał tą świadomość, że on jest w rękach Bożych, że Bóg mu powiedział: ja ciebie będę chronił, ja ciebie będę zachowywał.
Ale on im tak powiedział, to prawda, jestem teraz w waszych rękach. Róbcie jak uważacie, ale jest jedno ale. On mówi, że bez względu na to, co zrobicie, a tym bardziej, jeśli byście chcieli mnie skazać i stracić, to pamiętajcie. Pamiętajcie, co mówi Boże Słowo. Pamiętajcie o skutkach przelania niewinnej krwi. Ja chciałbym, żebyśmy my tu zobaczyli, jak bardzo, ale powiem to tak, z łaski Bożej Jeremiasz był odważny. Stawiając czoło śmierci, on się nie wycofał z tego, co powiedział. On nie powiedział, ja to tylko tak myślałem. On powiedział, tak Bóg powiedział, z tym słowem Bóg mnie posłał, ale jeszcze macie dzisiaj szansę. Jeszcze teraz to może być zmienione. Tak więc on się w ten sposób bronił. On się w ten sposób bronił, on jakby nie zszedł ze swojej prostej linii. Z tej linii, na której Pan Bóg go postawił. I spójrzmy teraz na to, jaki był tego skutek. W wierszu tu 16 czytamy, jaka była reakcja sędziów. Czytamy tutaj tak. Wtedy odpowiedzieli książęta i cały lud kapłanom i prorokom. Ten człowiek nie zasługuje na karę śmierci, bo przemawia do nas w imieniu Pana naszego Boga. A więc w wierszu 16 przeczytaliśmy, że sędziowie, czyli ci książęta judzcy, stwierdzili, że on jednak przemawia w imieniu Boga i nie jest winien kary śmierci. Gdybyśmy spojrzeli na ten 16 wiersz tak uważniej, to tutaj mamy tak napisane. Wtedy odpowiedzieli książęta i cały lud kapłanom i prorokom. Spójrzmy, że w tym momencie lud jak gdyby stał po stronie tych książąt, a nie tych kapłanów i proroków. A chwilę wcześniej, żeśmy czytali, że kapłani, prorocy i cały lud oskarżali go, że jest winien śmierci. Spójrzmy, jak ten lud był bardzo chwiejny w swoich decyzjach, w swoich sądach. Ja myślę, że to dla nas jest też takie ogromne wyzwanie. Na ile my jesteśmy blisko Boga, na ile my jesteśmy blisko Słowa Bożego, aby nasze stanowisko mogło być zawsze jednoznaczne, a nie chwiejne, że raz mówi źle, a raz mówi dobrze. Spójrzmy, jaki chwiejny był ten lud. W każdym bądź razie, no tak czytamy, że książęta tak powiedzieli, że nie jest winny kary śmierci, że mamy go puścić wolno. Ale potem właśnie w tych tu następnych kilku wierszach mamy coś również takiego szczególnego. Że powstali wówczas ci starsi kraju, część z nich, i oni zaczęli przemawiać i rzekli do całego zgromadzenia ludu. Oni teraz zaczęli mówić do tych ludzi, już nie do kapłanów, nie do proroków, ale do tych zwykłych ludzi. Ja myślę, że to po części było też z tego względu, że oni widzieli chwiejność tego ludu. Raz w lewo, raz w prawo, raz za tym, raz za tym. I oni chcieli im coś przypomnieć. I spójrzmy na to, co oni im chcieli przypomnieć. Oni dali im taki apel. Oni przywoływali historię. Oni przywoływali to, co zdarzyło się 100 lat temu, ale też to, co się zdarzyło 2 czy 3 lata temu. I spójrzmy na to, że oni jak gdyby przywołali zupełnie podobne proroctwa do tego, które były przekazane przez Jeremiasza. Pierwsze to było przesłaniem proroka Micheasza za czasów króla Hiskiasza. Król Hiskiasz był chyba, jakbyśmy to poszukali, prapradziadkiem tego króla Jojakima, to było 100 lat wcześniej, więc to było znacznie wcześniej. I za czasów tamtego króla, króla Hiskiasza, jeden z proroków, Micheasz, miał takie proroctwo, które brzmiało tak. Tak mówi Pan zastępów, Syjon będzie zorany jak pole i Jeruzalem zamieni się w gruzy, a góra domu pańskiego w lesiste wzgórza. Spójrzmy na to, że treść tego przesłania, które przekazał 100 lat wcześniej Micheasz, była bardzo podobna do tego, co przekazał tu Jeremiasz. I oni tak mówią, że to proroctwo, które właśnie było przekazane przez Micheasza, było podobne tej samej treści. I tamten król w tamtym czasie zupełnie inaczej na to zareagowali. Oni na skutek tego słowa, które
było zwiastowane przez proroka, oni pokutowali i Pan Bóg odwrócił, przesunął ten sąd. Także oni przywołali taki bardzo pozytywny przykład z przyszłości, ja bym tak powiedział, bardzo mocny przykład z Bożego Słowa. Ale potem też dali drugi przykład, który był całkiem świeży, sprzed kilku lat. To był przykład proroka Uriasza, który miał przesłanie w czasach tego króla Jojakima, który akurat jeszcze był przy władzy. To był inny prorok, to był prorok z Kiriat Jearim i on również prorokował o tym mieście i o tej ziemi dokładnie to samo, co Jeremiasz. A więc spójrzmy, to jest inny przykład z bliskiej przeszłości, że takie proroctwo już było, że takie proroctwa już były, że to nie jest tak, że z Jeremiaszem, że on był taką sensacją, ale Pan Bóg stopniowo przez proroków przekazywał to same przesłanie. A więc to przesłanie no, musi być ważne, ono musi mieć jakąś konkretną wartość. Ale też potem tak było przekazane, że właśnie ten król, kiedy on to usłyszał, to on postanowił zabić tego proroka, bo on uznał, że to proroctwo uwłacza jemu, jego władzy, jego autorytetowi i postanowił go zabić. I potem tak czytamy, że ten prorok uciekł do Egiptu, ale mimo to oni go tam schwytali, więc posłali aż tam swoje wojsko, czy jakichś swoich tu dywersantów, żeby go przyprowadzić z powrotem, i żeby go zabić. Tak więc ci starsi kraju przedstawili dwa przykłady, dwóch proroków, którzy zwiastowali to samo. Jeden na jego zwiastowanie król się ukorzył, a drugi na jego zwiastowanie król go kazał zabić. Tak więc ta sytuacja, która jest w tym rozdziale opisana, jest taka bardzo mocna, taka bardzo dynamiczna, prawda? Co jest ważne, że ten lud, który był taki chwiejny, on otrzymywał również te sygnały z różnych stron. Pan Bóg również przemawiał tu do tego ludu, żeby go ustabilizować, żeby ten lud był stały w poglądach, żeby był stały w tym przekonaniu, co robi. I na samym końcu, wiersz 24 w tym rozdziale, mamy tam takie bardzo dziwne słowa. Czytamy tam tak, lecz Jeremiasza osłaniał Achikam, syn Safana, tak, że nie wydano go w ręce ludu, aby go zabił. Znowu bardzo dziwne słowo, bo znowu tak czytam, jakby ten lud znowu zmienił zdanie i znowu by go chciał zabić. Natomiast człowiek, który jest tam nazwany Achikamem, to był kapłan, który pamiętał dawne czasy, kiedy ta świątynia była tu faktycznie święta i kiedy król Jozjasz chciał prowadzić święte życie i on go wtedy jakby zachował. On go wtedy zachował. I gdy tak spojrzymy na ten cały 24 rozdział jako taki przykładowa historia z tej księgi, takich historii w tej księdze jest no bardzo dużo i ta historia wzbudza w nas pewne pytania. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Weźmy tu następny slajd. Jest to pytanie, które nam się od razu tu nasuwa. Panie Boże, dlaczego na to pozwalasz? Dlaczego tak się dzieje? Jest to rzecz, o którą my się często pytamy. Jest to pytanie, dlaczego są fałszywi prorocy? Czemu oni są? Ja myślę, że w tamtym czasie też było częste to pytanie, a potem jest takie pytanie, dlaczego nie zostają ci prorocy zaraz zmieceni z powierzchni ziemi? No tak byśmy chcieli, żeby ci, którzy są przeciwni, ci, którzy są złymi, którzy prowadzą ludzi na manowce błędu, żeby oni zostali od razu unicestwieni. Mamy też i to pytanie, dlaczego prawdziwi prorocy czy nauczyciele musieli i muszą cierpieć? To są te pytania, przed którymi my często stajemy, gdy dzieje się coś złego, gdy słyszymy o prześladowaniach, gdy słyszymy, że ktoś z powodu swojej wiary, z powodu swojego zwiastowania, czy ginie, czy cierpi, to powstaje w nas to pytanie, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego Ty pozwalałeś, żeby w tamtych czasach Jeremiasz, który głosi prawdę, on musiał cierpieć, on musiał się tłumaczyć, a ci fałszywi tu prorocy, oni byli jakby górą. I to pytanie no pozostaje dla nas aż do dnia dzisiejszego. Dlaczego tak jest? Chciałbym tu na koniec spróbować dać na to odpowiedź w następnym slajdzie. Spójrzmy, jaka jest na to odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa i,
i apostołów w Nowym Testamencie, może w ten sposób. Gdybyśmy spojrzeli w Mateuszu 13, mamy tam taką znaną przypowieść o pszenicy i konkolu. Ja myślę, że znamy tą przypowieść. Może powiem w paru zdaniach, o co chodzi. To jest taki obraz. Na polu została tu zasiana pszenica, wszystko bardzo ładnie, miał być piękny plon. I potem nagle w nocy, czy tak tam czytamy, przyszedł przeciwnik, który zasiał konkol, który w pierwszym rzucie, na pierwszy widok jest bardzo podobny do pszenicy i po krótkim czasie, gdy to zaczęło wzrastać, to słudzy zauważyli, że oprócz pszenicy jest też tam i konkol. I oni, ci słudzy byli tacy bardzo gorliwi i tak mówią: Panie, pozwól nam, a my pójdziemy i wyrwiemy ten konkol, żeby była tylko ta pszenica. Bo my nie chcemy konkolu, bo my nie chcemy tych fałszywych tu proroków, nie chcemy fałszywych tu nauczycieli, bo my chcemy, żeby to wszystko było takie czyste. Tak jest w tej przypowieści. A wtedy Pan Jezus mówi im tak: zostawcie, niech to wzrasta razem, byście czasem, wyrywając konkol, nie wyrwali i pszenicy. Ale kiedy przyjdzie sąd, kiedy przyjdzie żniwo, wtedy to zostanie oddzielone. Gdy tak spojrzymy przez pryzmat właśnie tego, co mówił Pan Jezus, to wtedy to nasze spojrzenie, to nasze oglądanie tej sytuacji jest inne. Nasz osąd tu zaczyna być inny. A teraz spójrzmy na innych w Nowym Testamencie, w wielu listach. Ja tutaj mam słowa Piotra, Pawła, Judy, był jeszcze Jan, którzy również na ten temat tu mówili. W drugim liście Piotra, w rozdziale drugim, wierszu pierwszym, czytamy tak: lecz byli też fałszywi prorocy między ludem. To jest właśnie ta historia, którą żeśmy czytali w tym 26 rozdziale z Księgi Jeremiasza. Jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Spójrzmy na to, że Słowo Boże nam mówi, że to będzie. Że to będzie i to się dzieje również i w dzisiejszych czasach. Więc to jest rzecz, jak gdyby, która jest nam w cudzysłowie dana. Paweł z kolei, pisząc do swojego ucznia, do Tymoteusza, 2 Tymoteusz 4,3, mówi tak: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Przypomnijmy sobie tą historię. Bo Jeremiasz mówił, że ta świątynia będzie zburzona, a to nie łechtało ich ucha. Ich ucho by łechtało co innego. Fałszywe proroctwo, które jest w 28 tu rozdziale, które mówi, że te wszystkie zrabowane rzeczy przyjdą do nas zaraz z powrotem. Ci ludzie chcieli słuchać tego, co łechce ich ucho. I tak samo jest i w dzisiejszych czasach, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Spójrzmy, że Paweł również w swoim liście tak bardzo mocno to zaakcentował. I wreszcie Juda, przyrodni brat Pana Jezusa, w 3 wierszu mówi tak: umiłowanie uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ja myślę, że to są takie bardzo ważne słowa, które również Juda nam przekazał. Bez względu na to, że są przeciwności, że są ci fałszywi nauczyciele, że są ci fałszywi tu prorocy, nasze zadanie jest jedno. My zostaliśmy posłani do tego, aby zwiastować pełną wolę Bożą. Niech Bóg nam da ku temu łaski i zwycięstwa. Amen. Amen.